tło wydarzeń. Monika Kuzioczapka, witam Państwa. 18 października przypada 16 Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Tego dnia Straż Graniczna i Policja starają się uświadamiać, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą przestępstwa. Dziś porozmawiam z komandorem, podporucznikiem Straży Granicznej, Robertem Mroczkiem. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pan Robert jest koordynatorem do spraw zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Wydawałoby się, że niewolnictwo to zamierzchłe czasy, a tymczasem można powiedzieć, że dzieje się to tu i teraz, no bo tak mówimy o handlu ludźmi, że to współczesne niewolnictwo. Dokładnie. Co roku, jak mówią dane raportów i międzynarodowych, i raportów unijnych, i krajowych, co roku ofiarami handlu ludźmi pada około 2 milionów ofiar, z czego niestety 1/3 stanowią dzieci. Podkreśla się też, że dochody, które przestępcy generują z tego typu przestępczości, sięgają nawet 30 miliardów dolarów rocznie. Dlatego przyjmuje się, że ogromny proceder. Ogromny, dlatego przyjmuje się, że po handlu narkotykami, handlu bronią jest to najbardziej dochodowy interes zorganizowanych grup przestępczych. Przede wszystkim handel ludźmi narusza podstawowe prawa człowieka, prawo do godności i wolności. Bo czym innym jest pozbawienie człowieka możliwości powrotu do kraju, z którego przyjechał pracować? Czym jest przytrzymywanie przy sobie ofiary nielegalnym pobytem, czy też fikcyjnym długiem? Bo niestety przestępcy w ramach przestępstwa handlu ludźmi potrafią przytrzymywać ofiary takimi właśnie metodami. A powiedzmy właśnie, czym jest handel ludźmi? Jakie są te formy? Handel ludźmi jest zbrodnią, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Jednym z najgroźniejszych przestępstw, jak powiedzieliśmy, ustawowe formy wymienione w kodeksie karnym w artykule 115 paragraf 2, to jest słownik kodeksowy kodeksu karnego, który określa, czym jest handel ludźmi, jakie są podstawowe formy handlu ludźmi. Do takich podstawowych form handlu ludźmi zaliczymy wykorzystanie do pracy przymusowej, wykorzystanie seksualne, wykorzystanie w seks biznesie ogólnie mówiąc, wykorzystanie do żebractwa, wykorzystanie przy nielegalnej transplantacji organów, tak, czyli handel organami, do niesklasyfikowanych innych form wykorzystania, które identyfikują służby, w tym Straż Graniczna, jest również wykorzystywanie osób do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych, na przykład przymusowe małżeństwa oraz niewolnictwo domowe oraz no, każda forma, która mieści się oczywiście w definicyjnym wykorzystaniu człowieka. A proszę powiedzieć, które właśnie z tych form są najczęstsze, najczęściej występują? Na świecie najczęstszą formą wykorzystywania ofiar w ramach przestępstwa handlu ludźmi jest wykorzystywanie w prostytucji i usługach okołoprostytucyjnych. W Europie również, natomiast w Polsce od kilkunastu lat obserwuje się zmianę trendu. Wiąże się to oczywiście z sytuacją migracyjną obywateli, zwłaszcza ze wschodniej granicy, którzy poszukują w Polsce pracy i w Polsce od 5-6 lat obserwujemy wzrost takiej formy, jaką jest wykorzystywanie do pracy przymusowej. Ale to wykorzystanie do pracy przymusowej to oczywiście nie ograniczy się tylko do cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że handel ludźmi można, ujmujemy również takiego trójpodziału Polski. Polska może być krajem pochodzenia ofiar handlu ludźmi. Pamiętajmy, że Polacy ciągle też wyjeżdżają za granicę i mogą być ofiarami handlu ludźmi na terenie Unii Europejskiej i całego świata. Polska może być krajem przejściowym, ale może być też krajem docelowym. Także nie zapominajmy o tym, że Polacy również mogą być wykorzystywani poza terytorium Polski, ale również i na terenie naszego kraju. No właśnie, a proszę powiedzieć, w jakich krajach możemy powiedzieć, że ten handel ludźmi kwitnie, tak? Handel ludźmi kwitnie praktycznie, można powiedzieć, w każdym kraju. Nie ma wolnego kraju od handlu ludźmi. To przestępstwo ma charakter globalny, też transgraniczny, międzynarodowy. Ten łańcuch powiązań przestępców, począwszy od werbunku ofiary w kraju pochodzenia, poprzez jej tranzyt, potem wykorzystywanie w innym kraju, pokazuje, że mamy do czynienia z wieloma krajami, które niestety parają się tym przestępstwem, właściwie przestępcami, którzy przebywają na terytorium różnych państw. Prowadziliśmy w Morskim Oddziale Straży Granicznej takie sprawy wykorzystywania na przykład ofiar osób do prostytucji przydrożnej, gdzie kobiety były porywane na terenie krajów Unii Europejskiej, przemycane przez inne kraje
i wykorzystywane w Polsce lub Niemczech. A przepowiedzieć, ile osób rocznie pada ofiarami handlu ludźmi? Jaką część z tego stanowią dzieci? Tak jak już wspomniałem, około 2 milionów ludzi na świecie pada ofiarami handlu ludźmi. 1/3 to dzieci. Jeśli chodzi o Polskę i statystyki polskie, jeśli chodzi o Straż Graniczną, Straż Graniczna w 2021 roku zidentyfikowała 71 ofiar handlu ludźmi. Dzieci to może być jedna góra, dwie osoby, które będą identyfikowane. Trzeba też pamiętać, że zgodnie z przyjętą definicją dzieckiem w handlu ludźmi jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia. I takie osoby traktujemy jako dzieci. Jeśli chodzi o morski oddział Straży Granicznej, to na przestrzeni 10 lat, ostatnich 10, 11 właściwie lat, zidentyfikowaliśmy ponad 200 ofiar handlu ludźmi. Z różnych krajów, różnego pochodzenia. Oczywiście są to obywatele polscy, obywatele ukraińscy, ale coraz częściej, jak pokazują nasze statystyki Morskiego Działu Straży Granicznej i statystyki całej Straży Granicznej, mamy pokrzywdzonych z krajów Ameryki Łacińskiej, a więc Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej. Oznacza to, że handel ludźmi nie ogranicza się do pewnego kręgu kulturowego czy krajowego, ale może dotyczyć każdego z nas i każdy może paść ofiarą handlu ludźmi. No właśnie, ofiarami padają osoby, które wybierają się do pracy za granicą. Proszę powiedzieć, jak ustrzec się właśnie, żeby nie paść ofiarą handlu ludźmi, na przykład wybierając się do pracy za granicą? Tak, oczywiście jedną z takich metod werbunku przestępców jest oferta. Oferta to jest tak dobrze przygotowana, ona jest tak skrupulatnie wymyślona, że na pierwszy rzut oka nie będzie zawierała w sobie jakichś podejrzeń, ale po jej dogłębnej analizie dojdziemy do wniosku, że jednak nie ma tam konkretnej nazwy firmy, nie ma na przykład konkretnego adresu, mamy tylko chwilę na zastanowienie się, na udzielenie odpowiedzi. Ta praca jest tu i teraz, zaraz musimy za chwileczkę odpowiedzieć, żeby nie stracić swojej ostatniej szansy. I oczywiście duże zarobki proponowane. Tak przestępcy to konstruują, formułują, żeby nie można było nad tą ofertą, czy nad tym pomysłem i nad tą propozycją jej poświęcić wiele czasu. Oczywiście internet i środki masowego przekazu, poczta pantoflowa, to są takie metody werbunku sprawców, które są cały czas skuteczne. Pamiętajmy też, że chyba najstarszą, ale i najbardziej aktualną ciągle metodą werbunku osób do wykorzystania, zwłaszcza w prostytucji przydrożnej, mieszkaniowej, którą się spotykamy w Morskim Oddziale Straży Granicznej, jest metoda Lover Boy. To jest tak skuteczna metoda, po prostu polega na rozkochaniu w sobie ofiary, propozycji wspólnego wyjazdu za granicę, a potem niestety wykorzystaniu czy sprzedaniu, oddaniu, przekazaniu tej osoby do kogoś innego celem jej dalszego wykorzystania. Jak się ustrzec? Przede wszystkim skrupulatnie sprawdzać oferty pracy. Nie ufać osobom, których poznaliśmy ad hoc, gdzieś, których nie znamy, od znajomego. Poznaliśmy przez internet, znamy się zaledwie kilka dni i jedziemy do tej osoby, tak? Tak jest. Bądźmy czujni, bądźmy skrupulatni w swoich sprawdzeniach, uważajmy na to, jakie mamy oferty w internecie, sprawdzajmy, tak? Przede wszystkim te oferty. Jest też taka możliwość sprawdzenia różnych ofert na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stronie www.gov.pl. Tam też jest cały pakiet pomocowy dla ofiar handlu ludźmi, ale też szereg informacji, jak skutecznie sprawdzać czy weryfikować informacje dotyczące w tym pracy na terytorium Unii Europejskiej. Gdzie mogą zgłaszać się osoby, które mogły paść ofiarą handlu ludźmi? Osoby, które padły ofiarą handlu ludźmi, przede wszystkim powinny zgłosić się do organów ścigania, jeśli już zostały wykorzystane, bo tylko w ten sposób można przerwać łańcuch wykorzystania. Ja zdaję sobie sprawę, bo jako oficer śledczy przesłuchuję ofiary handlu ludźmi w różnych formach wykorzystania, że jest to bardzo ciężkie i za każdym przesłuchaniem stoi trauma osoby. I tak też do tego podchodzimy w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Jest obecny psycholog. Dajemy tej osobie poczucie bezpieczeństwa, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest jej trauma, ale też jej relacje, jej zeznania, jej opowiadanie o tym, co się wydarzyło, pozwala nam skutecznie reagować i przerwać łańcuch wykorzystania. Bo jeśli osoba nie zdecyduje się zeznawać, to wykorzystanie dalej trwa. Te osoby, które pozostały w tym środowisku wykorzystanym, cały czas będą wykorzystywane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. To przestępstwo handlu ludźmi, to taka, jak mówiliśmy, współczesna forma niewolnictwa, to jedno z takiej, no, to jest ciężka zbrodnia godząca w wolność i godność człowieka. Godność i wolność to prawa podstawowe, których nikt nie powinien naruszyć, co więcej, których osoba nie może się wyzbyć. Tak? Także to są prawa podstawowe, godność i wolność, a niestety no, te prawa są nagminnie łamane przez przestępców handlu ludźmi, bo handel ludźmi, szanowni państwo, to przede wszystkim wykorzystywanie osób po to, żeby uzyskać korzyści majątkowe. Też ważną sprawą, i tutaj kładziemy na to mocny nacisk wspólnie z prokuraturą okręgową w Gdańsku, z którą współpracujemy oczywiście przy okazji tych spraw z prokuraturą krajową, na odzyskiwanie mienia pochodzącego z tego przestępstwa, a więc też pranie brudnych pieniędzy pochodzącego z handlu ludźmi, lokowanie tych środków na inne konta, to też jest bardzo ważne, bo trzeba też zdawać sobie sprawę, że te kwoty, jak powiedziałem na początku, są olbrzymie. Dlatego trzeba jako funkcjonariusze śledczy, jako w ogóle funkcjonariusze, jako organy ścigania, powinniśmy na taką właśnie formę też zwracać uwagę i to realizować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był komandor podporucznik Straży Granicznej Robert Mroczek, koordynator do spraw zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.